Ale z tej strony ja, Big Wand. Dzisiaj wam sprezentuję sympatycznie nową grę Pillars of Eternity. No, oznacz to woreczek stawowy Eternitu. Dziwna nazwa, ale no, nie dziwimy się, bo to wiadomo, takie teraz nazwy są. Bierzemy tam poziom trudności, do sobie kliknijcie, jaki chcecie, bo wiadomo, nie każdy gra tak dobrze jak ja, takie gry. No. Grę mi polecił mój kuzyn Michał. Powiedział mi tak: Maciek, zagraj sobie te nowe Pillars of Eternity, prezentuj tam swoim fanom, żeby widzieli, co można pograć w wolnym czasie, na przykład. No i o, co? No, gra, jak widzimy, jest po osojsku. No, co nie jest dobre, bo wiadomo, bo nie kartu biał osojski. No i to jest to trochę gra typu o. No i tu można oczywiście zrobić siebie, albo kogo się chce, chyba. Wybieramy oczywiście facia, nie gramy babą, bo wiadomo, nikt nie chce grać marzenią. No, tu jest jakaś rasa, aumanin, kret taki, elf jakich jest to, o, taki długouch i kozioł, też można grać kozłem, co jest zupełnie nowością. O, i tu są, można wybrać murzyna, Chińczyka, albo takiego normalnego, białego, ale bierzemy murzyna. O, i tu mamy jakiś barbarzyńca, enigmatyk, bo... Ja nie wiem, jakiś enigmatyk, co to... Paladin, łowca, mag, pięściarz, druid, mnich, kapłan. Bierzemy tego mnicha, bo... On ma piąski wali jak Miktyson, robi Mikatysona. O, szybkie ciosy można wziąć, żeby szybkie ciosy, to będzie wtedy tak mocno boksował, szybko. No i co? Ładujemy dużo w boc, wiadomo, bo musi być ta szpik mocny. Jak będzie słaby, to będzie, no, słaby. I kondychem, bo musi być dobry, długo wytrzymać na ringu. Chyba, nie wiem, czy to ringi tu są, czy nie. O, jakiś krakowiaczka. O, to możemy krakowiakiem nadgrać. Można grać takim księdzem, takim, a nawet taki. Ale chyba sobie wziąłem tego Aedira. O, jakieś tutaj nie wiadomo, o co chodzi. Kolikty losowe. No. Dobra. Kolory. O! Pierwsza gra. A, no, znaczy nie pierwsza, to jak samo jak jest Baldur's Guide. Tam też można było sobie wybrać kolor ubranek. Bierzemy murzyna takiego innego, czarne włosy, chociaż tak Mik to był łysol. Bierzemy łysola, Mika takiego, szkoda, że nie można tatuaża sobie wziąć. No, no ale dobre. No, tu tak samo, takie można sobie wybrać jak ten w Baldur's Guide. Tutaj nie wiem, głos. Nic nie słychać. Biorę tego stoicki. Nazwij mi się sympatycznie Miktyson, albo nie, Big Vantus, bo to wiadomo, to jest starmodna gra, staroświecka bym powiedział. No. Tu już widzimy grafikę gry. No. No, grafika jest sympatyczna. Powiedziałbym, że... To jest taki grafika jak w tym Wiedźminie 3, co ostatnio widziałem na internecie i grałem. I to jest gra zekranizowana w starożytnej Polsce, kiedy królem był jeszcze Mieszko I Warneńczyk. No, czy jakoś tak. No bo dostępnie widzicie Kalisza, bo kiedyś nazwali tak od nazwy miasta, na przykład było Geralt z Rivi, potem mamy... Bo on mieszkał w Rivi, tam się urodził. To była jego ojczyzna, wiadomo. A Kalisza to z Kalisza właśnie pochodzi. I zachodzimy. Zostawiłem to urzędzie tam, żeby ona mi nie przeszkadzała. O! No! I będzie bitka! Z pieskiem, bigą! Nie! Szybko. O! To jest boksier! Ach, położył wilczka. Tak jak przystało na prawdziwiaka.
Dobra. Jakieś krótki. No i co mnie jeszcze zdziwiło, coś wam powiem o Wiedźminie, bo Wiedźmin niby polska gra, ale nagrywają to się Rimi, to nie wiadomo, to nie jest w Polsce. A tu widzicie, ausońska gra, a macie Kalisza, z Kalisza wiadomo, polska ekranizacja, bardzo fajnie. No, zaznaczyłem, że Mik był w więzieniu. No, to jest też gra trochę typ czytanka. Nie wiadomo kto to chyba im... Makówka nie działa, że by zrobili grę gdzieś czytaj jak jakiś webdog. Nie wiem. Ja gram, to lubię akcje dobre, bijatyki. No wiadomo, potężna seria ciosów. No nie każdy to wytrzyma. Wiadomo. Chciałem sobie zrobić jeszcze takiego bojówkarza, wiadomo, zawód, żołnierz. No. Nie wiem, co ten kuzyn mi tu polecił. Co to on mi za grę polecił? Bo ona jest fajna, bo to jest taki Baldur's Guide nowoczesny. Mówią też o tej grze Baldur's Guide 2. Że to druga część Baldur's Guide po prostu. Pierwszą sprezentowała wam, a tu druga wyszła część Baldur's Guide'a, widzicie, tylko się teraz nazywa Pillars of Eternity, wiadomo, zmienili nazwę Baldur's Guide, to nie wiadomo do końca o co chodziło, teraz też nie wiadomo, ale wiadomo, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniążki. O, zdejmę Mikowi strój, wezmę czarne. Mam taki czarny biegał i bił się. Szkoda, że rękawiczek nie ma takich, bo będzie zimno w ręce. W prawdziwym boksie to oni noszą rękawiczki i dlatego im nie jest zimno, bo innego lasu chodzą i muszą tak mieć rękawiczki, żeby im było ciepło. No ale... O, coś tam co. No. Znowu jakiś opowiadanka. O! Ambush. Nie! O nie! Tytoł. A, ostra walka! Czas na moc! Rzuć czar! Ty też! Szybko! Pokaż! Ale Mik! No to jest mój idol. Jestem jego idolem. O! Dwóch skatrupiłem. Mamy najlepszego katapióra z wszechczasów. To czekaj! Biegniemy razem. Tylko szybko. Atakuj na niego. I bij się. Cios. Hop. Ogień. A, ale cios przydatkowy. To jest też gra na motywach Xenimy. Co? Zabili naszych kumplów. Patrzcie, ile mamy do klikania. Nie no. Klikamy. Nie wiem. To. Czuli broń. Co klikamy? Co? Popycha. Nie mogę za to. Nie czytajcie. O, nasz kumpel. Bi. A, dobry jesteś. I moją szans. No i dobra. Mamy drużynę. Co jest?
Ucieczka! Wichura! Co to jest? O dobra, wchodzi nasz. To już to oglądajcie lepiej obrazki, bo... Dobra, to by było na tyle. Uważajcie na siebie. Ale polecam wam tą grę. To jest gra na takie mocne... 3+. No, ale...